Program informacyjny. Program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także między innymi kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych. To jest 19.30, najważniejszy program informacyjny Telewizji Polskiej. Marek Czyż, zapraszam. Wczoraj obiecaliśmy Państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna. Dlaczego, by budować wspólnotę narodową, trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować. Marcin Antosiewicz. Ci z Państwa, którzy w ostatnich latach oglądali tylko TVP, pewnie nigdy nie dostali szansy, by wsłuchać się w argumenty tej grupy obywateli, którzy od blisko 5 lat codziennie wieczorem protestowali przed siedzibami Telewizji Polskiej, domagając się prawdy i prawdziwie publicznych mediów dla wszystkich. Wczoraj byli tu po raz 1363. Dosyć wredną rolą te szczujni było pogłębianie podziałów w Polsce, kopanie nowych rowów, nowych kanionów po prostu. Co tak emocjonalnie wyrażali protestujący, potwierdza nam Andrzej Krajewski, dziennikarz z ponad 50-letnim stażem i międzynarodowym doświadczeniem. Zwany dekret Bodnara. Od kilku lat uważnie śledzi programy informacyjne telewizji publicznej. Przygotowuje z nich krótkie relacje dla ludzi, którzy zrezygnowali z jej oglądania w geście protestu, bo czuli się manipulowani. Zupełnie inaczej byli traktowani ludzie swoi z PiS-u i zupełnie inaczej opozycja. Opozycja była zakrzykiwana. Cel jest oczywisty, utrzymać się przy władzy. To było zupełnie jasne. Cały przekaz był nastawiony na to, żeby zohydzić przeciwnika i pokazać jak najlepiej swoich ludzi. Według danych, które publikowała sama TVP, w ostatnich latach zdecydowanie więcej czasu antenowego oddawano politykom rządzącego PiS. Polityków opozycji ostro krytykowano, szczególnie w okresie kampanii wyborczej. Miasta, gminy i wsie, miliony ludzi, mnóstwo ważnych tematów. I jeden wspólny cel. Ja kandyduję po to, żeby nikt nas o 5 lat nie cofnął. 4 dni przed wyborami w wiadomościach jest taki pean na cześć pana prezydenta, który startuje. To jest coś niewyobrażalnego. Paski TVP, które powinny neutralnie informować, a nie brutalnie atakować przeciwników politycznych, przeszły do historii propagandy i manipulacji. W raporcie Rady Języka Polskiego uznano, że doprowadzają do rozpadu więzi społecznych. Język był, no, można powiedzieć, skrajnie tendencyjny. To właściwie tam ten język nie opisywał rzeczywistości, tylko kreował, tworzył alternatywną rzeczywistość. Właśnie dlatego demokratyczny świat krytycznie oceniał relacje publicznych mediów, a przez to również stan polskiej demokracji. W rankingu wolności prasy, który przygotowuje organizacja Reporterzy bez Granic, Polska z 18 miejsca w 2015 roku spadła obecnie na 57. Jesteśmy za Kosowem i jedno miejsce przed Burkina Faso. Situation of the Polish so-called public media. Sytuacja tak zwanych polskich mediów publicznych, które uważaliśmy raczej za mało bezstronne, bo były za bardzo zależne od rządzących, zainspirowała nas do przesłania Polsce rekomendacji, jak wprowadzić prawdziwie niezależne media publiczne. Nowa parlamentarna większość we wtorek przegłosowała uchwałę o konieczności naprawy mediów publicznych. Wezwała w niej rząd Donalda Tuska do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych. W uchwale oceniono jako niekonstytucyjną Radę Mediów Narodowych, którą w 2016 roku powołał PiS. W środę minister kultury i dziedzictwa narodowego odwołał rady nadzorcze i zarządy dotychczasowych spółek Skarbu Państwa, jakimi są Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa, i powołał nowe rady nadzorcze, które wyłoniły nowe władze mediów publicznych. Te media trzeba zwrócić Polakom. Dlatego zostały wybrane nowe władze. Zostały wybrane w sposób prawidłowy, osadzone w polskim prawie
i zaczynają pracę. Zaczynają pracę nad telewizją dla wszystkich Polaków, rzetelną. Decyzja ministra została ostro skrytykowana przez Prawo i Sprawiedliwość, którego posłowie masowo weszli do budynków TVP, próbując je rotacyjnie okupować. Jedna z posłanek, członkini Rady Mediów Narodowych, pokazała nawet swoje zdjęcie z telewizyjnej reżyserki, w której decyduje się o kształcie i treści programu. Także prezydent jest niezadowolony z decyzji rządu. To jest anarchia. Co jest anarchią? Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa. Wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. No nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują ustawy. Wszystkie głosy, które zarzucają nieprawidłowość powołania tego, tak naprawdę są głosami ludzi, którzy stworzyli ten mechanizm zła. Są wściekli, są źli, dlatego że się im ten mechanizm zła odbiera. Rządząca koalicja zapowiada, że wkrótce rozpocznie pracę nad nową ustawą medialną, która na trwałe zagwarantuje im odpolitycznienie i niezależność. Do prac nad nowym prawem ma zostać zaproszona opozycja i prezydent. Wszystko jasne. To cały czas będziemy pilnować nawet nowej władzy. Nawet z daleka. Przed własnego ekranu. I przekazu, bo nie po to, żeśmy chodzili tyle lat, żeby po prostu odpuścić. Kontrola. I bardzo dobrze. Na to liczymy. Marcin Antosiewicz. Teraz nowy budżet. Zostańmy jeszcze na trochę przy rachunkach, bo nadzieje na pieniądze w ramach KPO są równie wielkie jak one same, ale nie wszystkie polityczne środowiska w Polsce podchodziły do nich z równym entuzjazmem. Raczej sceptyczna prawica miała swoje polityczne pewnie powody, dla których raz był to drugi plan Marszala, a raz drobny na chodniku. Obecna większość deklaruje starania o szybkie przelewy, ale to nie będzie proces ani szybki, ani łatwy. W Brukseli jest Dorota Pawełek. Dzień dobry, Doroto. Powiedz, kiedy, ile, no i co najważniejsze, pod jakimi warunkami Polska może liczyć na te fundusze? Pierwsze 5 miliardów bezwarunkowej zaliczki z KPO raczej... Szanowni Państwo, Telewizja Polska to nie tylko rzetelne informacje, ale ulubione Państwa seriale, programy, teleturnieje, do których nikt Państwu prawa nie odbierze. Wracamy do Państwa domów, chcemy wrócić do tych, którzy w ostatnich latach nie widzieli dla TVP miejsca na swoich pilotach, swoich odbiorników. Telewizja publiczna wraca do swoich widzów, czyli do swoich właścicieli, do społeczeństwa, do wszystkich i do każdego niezależnie od światopoglądu, wieku, zainteresowań, religii. Oferta mediów publicznych zapewnić ma treści dla najszerszej grupy odbiorców. Naprawdę potrzebujemy tego zrozumienia i zgody, żeby telewizja była i ogólnie, żeby media publiczne były takim, można powiedzieć, balsamem na nasze kłótnie i na to wszystko, co nas dzieli. Młodzi mówią, że uciekają od mediów publicznych zrażeni ich brakiem obiektywizmu. Profesor Wiesław Godzic, medioznawca, rozumie tę ucieczkę i wierzy, że młodzi będą w stanie wpłynąć na zmiany. Sam będzie śledził je z uwagą. Z tym, że żadnej taryfy ulgowej. Oglądamy i krytykujemy. Ale myślę, że gorzej już być nie może niż było. Telewizja publiczna należy do społeczeństwa i głos obywateli, a nie polityków, powinna wyrażać. Nie ma wątpliwości medioznawca. To musi być telewizja, która ma autorytety. To musi być telewizja, która opiera się politykom, a polityków gdzieś tam w trzecim rzędzie ustala. Bezstronność, przestrzeń dla rozmowy, dyskusji, debaty dla miłośników różnej muzyki, różnych filmów, fanów teatru, filharmonii i dla tych, którzy wolą inny rodzaj rozrywki, ma być miejscem na różne gusty i różne potrzeby. Nikt oczywiście nie będzie zdejmował Państwa ulubionych seriali, które goszczą w Państwa domach od 10, 20 czy nawet więcej lat. Jak Miłość na dobre i na złe, ta oferta oczywiście zostanie. Będzie też wiele innych atrakcyjnych pozycji, natomiast prawdą jest, że pewnych rzeczy nie będzie na antenach Telewizji Polskiej. Nie będzie chamstwa, nie będzie szczucia, nie będzie wykluczania. Będzie budowanie wspólnoty. Nie będziemy dzielić, ale będziemy łączyć. Takie momenty wspólnoty zapewniała niegdyś z tej anteny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Budowały wspólnotę wydarzenia sportowe, radość w ważnych momentach dziejowych, jak wejście Polski do NATO i Unii i wspólny smutek w momentach dramatycznych, kiedy byliśmy, choć na krótko, naprawdę zjednoczeni.
Telewizja ostatnich 8 lat pracowała nad tym, by podzielić Polaków. Słynne paski grozy były aż tak groźne, że stały się śmieszne. I śmiech stał się głównym antidotum na propagandę TVP. Wybory przegrali szkalę patriotów. Polacy zasługują na źródło informacji, które będzie niezawodne. Będą wiedzieli, że mogą mu zaufać. Sondaż CBOS-u z tego roku pokazuje, jak ostatnie lata zniszczyły zaufanie do telewizji publicznej. W ciągu ostatniej dekady spadło ono o połowę. I już tylko co czwarty Polak pozytywnie ocenia wiarygodność tego medium. Ja mam ogromną nadzieję i wielką radość, że będziemy mieli moim zdaniem telewizję obiektywną, demokratyczną, telewizję, która będzie dla wszystkich obywateli. Wszyscy płacimy na tę telewizję, a ja 8 lat nie otworzyłam żadnego kanału publicznego. Dla edukacji media publiczne mają niebagatelne znaczenie. Krystyna Górnicka, nauczycielka szkoły podstawowej, wskazuje szczególnie na jej wartość służącą do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Przydałyby się tutaj na pewno programy, które by zaopatrywały niezbędną wiedzę naszych uczniów, żeby mogli tutaj w przyszłości stanąć jako pełnoprawni, pełnoletni obywatele, którzy znają swoją sytuację w społeczeństwie. Odbudowa telewizji publicznej będzie wymagała prac wielu środowisk, kompleksowej ustawy medialnej, wysiłków społecznych. Student dziennikarstwa życzyłby sobie, by równać do najlepszych. Myślę, że BBC może stanowić przykład dobrej telewizji publicznej, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie. Jeśli media się nazywają publiczne, to muszą reprezentować całą publiczność. I to się tylko osiągnie, jeśli rzeczywiście są bezstronni. Muszą być niezależni od rządów, niezależni od opozycji. To wszystko jest nieważne. Najważniejsze musi być publiczność. Bezstronna informacja pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji przez jednostkę i całe społeczeństwo obywatelskie. Taki właśnie przekaz dostaną Państwo z telewizji publicznej. Małgorzata Nowicka-Wtowicz, Wiadomości. Proszę krytykować. Będziemy słuchali. Jak będzie trzeba, to będziemy naprawiali. Obiecujemy to Państwu. I tyle dziś w 19.30. Zapraszam jutro na 19.30. Do zobaczenia.